Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda z małżonką, panią Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystym spotkaniu noworocznym pary prezydenckiej z przedstawicielami religii oraz reprezentantami mniejszości narodowych i etnicznych, a także posługujących się językiem regionalnym, zamieszkujących na terenie Polski. Serdecznie witam przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, metropolitą poznańskim, Jego Ekscelencją księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Witam metropolitę warszawskiego, Jego Eminencję księdza kardynała Kazimierza Nycza. Witam arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski. Witam księdza arcybiskupa Kościoła grecko-katolickiego Eugeniusza Popowicza. Pragnę powitać kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a wśród nich przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej na czele z prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, Jego Ekscelencją, księdzem biskupem Jerzym Samcem. Przedstawicieli Kościoła Prawosławnego na czele z prawosławnym metropolitą warszawskim i całej Polski, Jego Eminencją wielce błogosławionym Sawą. Witam przedstawicieli Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej na czele z pastorem Mateuszem Wicharym. Witam przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej na czele z księdzem Andrzejem Malickim. Witam przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Markiem Izdebskim.
Witam przedstawicieli Kościoła Polsko-Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Wiktorem Wysoczańskim. Witam przedstawicieli Kościoła Starokatolickiego Maria Witów w Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Piotrem Kubickim. Witam przedstawicieli Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej na czele z biskupem Markiem Kamińskim. Witam przedstawicieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na czele z pastorem Jarosławem Dzięgielewskim. Witam przedstawicieli Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto witam serdecznie przedstawicieli społeczności żydowskiej wraz z naczelnym rabinem Polski panem Michaelem Szudrichem. Witam przedstawicieli wspólnoty muzułmańskiej na czele z przewodniczącym Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej czcigodnym muftim Tomaszem Miśkiewiczem. Wśród nas są również obecni ordynariusze polowi Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Guzdek oraz Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Jerzy Pańkowski. Pragnę powitać przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym zamieszkujących Polskę, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Witam przedstawicieli mniejszości białoruskiej, czeskiej, karaimskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, rosyjskiej, słowackiej, tatarskiej, ukraińskiej, żydowskiej oraz społeczności posługujących się językiem kaszubskim. Serdecznie witamy. W dzisiejszej uroczystości biorą również udział ministrowie i doradcy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, których serdecznie witamy. Szanowni Państwo, w trakcie dzisiejszego spotkania towarzyszy nam chór Schola Cantorum Maximilianum pod dyrekcją pana Zbigniewa Siekierzyńskiego. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy hymn do miłości ojczyzny Wojciecha Sowińskiego do słów Ignacego Krasickiego. Szanowni Państwo, w tym szczególnym roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele kościołów i wyznań odmówią modlitwę w intencji pokoju i naszej ojczyzny. Uprzejmie proszę Państwa o powstanie. Seras portarum tuarum,
benedixit filiis tuis in te, qui posuit fines tuos patem, et adipe frumenti satiat te, qui emitit elofium sum terre, velociter currit servo eius. Da pacem Domine in diebus nostris, qui honest alius, qui pugnet pro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في إيميا بوغا ميوشيرنيغو لتوشتيوغو Chwała Bogu Panu Światów, miłosiernemu litościwemu, Królowi Dnia Sądu. Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami, nie zaś tych, na których jesteś zagniewani, i nie tych, którzy błądzą. O Boże nasz, wybacz nam i ulituj się nad nami, gdyż jeżeli nam nie wybaczysz i nie zmiłujesz się nad nami, będziemy narodem zbłądzonym, przegranym. O Boże nasz, proszę Ciebie o najlepsze w naszej sprawie. Przyjmuj nasze modlitwy, obdarz nas błogosławieństwem i najlepszą nagrodą u Ciebie. O Boże nasz, nie nakładaj na nas spraw, których nie jesteśmy w stanie wykonać. I oszczędź nas, przebacz nam i zmiłuj się nad nami. Ty jesteś naszym Panem Świętości. Boże nasz, nie wstrząsaj naszymi sercami i obdarz nas Twoją litością, gdyż Ty jesteś potężny. O Boże nasz, prosimy Ciebie, ochron nas i naszą religię, naszą wiarę i naszą ojczyznę od wszystkich nieszczęść. Ano tene chua la melachim o meshala La nesichim malchuto, oh malchut kol olamim, hapotze David avdo mecherev ra'a. Apotze David, Yidavdo mech.
חברה הוא יברך את הרפובליקה של פולין את נשיאה את נשיאה ואת ראשיה במלאות 100 שנה לייחודה המחודש במלאות 100 שנה Panie Boże, Ojcze Niebiański, dziękujemy Ci, że od wieków pamiętasz o naszym narodzie i naszej Ojczyźnie. Chociaż nieraz doświadczałeś nasze matki i naszych ojców, to jednak nigdy nie zapomniałeś, że jesteśmy przez wiarę w Syna Twojego Jezusa Chrystusa Twoimi umiłowanymi dziećmi. Dziękujemy Ci za naszą ziemską, piękną Ojczyznę, za wioski i miasta, za nasze domy i rodziny, za wszystkich, którzy do nas przybywają i znajdują wśród nas schronienie i przyjaźń. Ucz nas miłować drugiego człowieka. Daj nam jeszcze większe zrozumienie potrzeby poszanowania ziemi nam powierzonej i całego stworzenia. Dziękujemy Ci za wolność, którą nas obdarowałeś i spraw, abyśmy nikomu jej nie zabierali, nikogo nie krzywdzili, lecz pamiętając o ofierze Syna Twojego, ofiarnie pomagali wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękujemy Ci za łaskawe prowadzenie, za pokój i za dostatek. Dopomóż nam cenić te dary i pomnażać je własną pracą na pożytek wszystkich mieszkających na naszej ziemi i ku chwale naszej Ojczyzny. Spraw, abyśmy stawiając kolejne kroki na tej niskiej ziemi, nie zapominali, że w istocie zdążamy ku niebiańskiej Ojczyźnie, której chcesz zgromadzić wszystkie ludy świata. Wszak miłujesz nas wszystkich bez względu na osobę. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do Pana módlmy się. Łaskawość dziękczynieniem, z bojaźnią i drżeniem, jako słudzenie godni, Zbawco i Władca nasz Panie, za Twoje dobrodziejstwa, które rozlałeś na Ojczyznę naszą od momentu odzyskania podległości. Po dzień dzisiejszy wysławiamy Ciebie jako Boga i prosimy Cię, wybaw i w przyszłości Ojczyznę i każdego z nas z wszelkich nieszczęść i ukierunkuj ku dobremu, zachowaj w pokoju, wysłuchaj i zmiłuj się. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Ojczyznę naszą, jej prezydenta, władzę zwierzchnię i wojsko Chrystusa miłujące, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i czystości. Wysłuchaj i zmiłuj się. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie.
wszystkich tu zebranych, wysłuchaj i zmiłuj się. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Uprzejmie proszę Państwa o zajęcie miejsc. O zabranie głosu poproszę teraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Eminencje, ekscelencje, wszyscy szanowni, drodzy zebrani Państwo, wszyscy dostojni przybyli goście. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę się z Państwem spotkać po raz trzeci, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. I bardzo też dziękuję, że w tym wyjątkowym roku 2018 to nasze spotkanie jest tak liczne i odbywa się w tak szczególnie pięknej oprawie. Dziękuję, że jesteśmy tutaj razem, przedstawiciele różnych związków wyznaniowych, przedstawiciele różnych kościołów, przedstawiciele różnych narodów, grup etnicznych, związani jednym wspólnym elementem, najistotniejszym, wspólną Rzeczpospolitą, polskim państwem, w którym żyjemy, mieszkamy, w którym się realizujemy. W tym szczególnym roku 2018, który jest rokiem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zastanawiając się nad tym, co chcę do Państwa powiedzieć i w jaki sposób to ująć, powiem, są dwa takie fundamentalne elementy związku naszego z Rzeczpospolitą i Rzeczypospolitej z nami. Otóż z jednej strony to my, mówię w sensie wielu pokoleń, stawaliśmy w obronie Rzeczypospolitej ramię w ramię, niezależnie od języka, którym posługiwali się nasi przodkowie, niezależnie od i którym my sami się posługujemy, niezależnie od tego, jaką wiarę wyznawaliśmy, niezależnie od tego, w której części polskiej ziemi mieszkaliśmy, stawaliśmy w obronie i w walce o Rzeczpospolitą, broniąc jej albo walcząc o to, aby ją odzyskać. I tym wielkim symbolem wspólnoty obywateli Rzeczypospolitej są polskie cmentarze wojenne, polskich legionistów, którzy z Józefem Piłsudskim i z generałem Hallerem szli po to, żeby odzyskać Rzeczpospolitą, i o których mówili, że są szaleńcami, nie wierząc im, że chcieć to móc. I w 20 roku,
kiedy walczyli o to, żeby Polska przetrwała, żeby nie została zniszczona przez bolszewików. I później, w czasie II wojny światowej, kiedy walczono o to, żeby mogła istnieć, żeby wróciła na mapę. I na tych cmentarzach są groby i z krzyżem łacińskim, i z krzyżem prawosławnym, i z półksiężycem, i z gwiazdą Dawida. I ci żołnierze leżą obok siebie w jednej ziemi, tak jak walczyli ramię w ramię. I to jest wielki symbol wspólnoty Rzeczypospolitej, którą stanowimy ponad wszelkimi różnicami. A z drugiej strony można zadać pytanie, a po co to robili? Bo to nie tylko oni bronili Rzeczypospolitej, ale oni także chcieli tego, żeby to była ich Rzeczpospolita. Ta, w której mogli żyć, w której mogli się rozwijać, która przez wieki była Rzeczpospolitą, którą ja nazywam Rzeczpospolitą Przyjaciół, w której właśnie różne narody, różne grupy etniczne, różne wyznania były obok siebie, funkcjonowały i były doceniane przez polskie państwo. Chociażby poprzez możliwość sprawowania w nim urzędów przez stulecia. I chcieli, żeby ta Rzeczpospolita istniała, żeby ona była, żeby była wolna, suwerenna, niepodległa, żeby to wszystko właśnie w niej mieli, tak jak ich ojcowie. Bo historia nauczyła nas, że tylko wolna, niepodległa i suwerenna Polska jest tym miejscem, które zapewnia bezpieczeństwo, które zapewnia spokój, które zapewnia możliwość normalnego życia. O to właśnie walczyli, żeby była wolna, żeby była niepodległa, żeby była suwerenna. To także im, pokoleniom naszych przodków, oddajemy hołd. I to stulecie niepodległości, te wszystkie uroczystości, które będziemy realizowali, ciesząc się z tego, że dzisiaj jest suwerenna i niepodległa Polska. Także temu będą służyły, żeby ich wspomnieć, tych bohaterów, tych, którzy przeżyli, ale tych także, którzy zginęli. Niezależnie od tego, jakim językiem mówili, niezależnie od tego, jaką wiarę wyznawali. Dziękuję Państwu, że jesteście tutaj, pokazując, że ta wspólnota w niepodległej, wolnej Polsce nadal trwa, że wszyscy jesteśmy z tym jednym wielkim bytem, jakim jest suwerenna, niepodległa Polska, absolutnie złączeni, zjednoczeni w myśleniu o wolnej i niepodległej Polsce. Dziękuję Państwu za tą obecność. Proszę o to, żebyśmy w tym roku stulecia niepodległości byli obecni na spotkaniach, na uroczystościach, wszędzie tam, gdzie to stulecie i jego bohaterów będziemy wspominali. Chciałem Państwu też na początku tego 2018 roku złożyć życzenia. Życzenia, żeby był to dobry rok, żebyście Państwo zrealizowali wszystkie swoje zamierzenia, żebyście Państwo zrealizowali te cele, które sobie stawiacie, żeby ten rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości był także rokiem Waszego osobistego sukcesu i Waszych wspólnot, które stanowią element naszej wielkiej wspólnoty obywateli Rzeczypospolitej. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Proszę teraz o zabranie głosu w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jego ekscelencję księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Szanowny panie prezydencie Jaśniejszej Rzeczypospolitej i wielce szanowna małżonko pana prezydenta, eminencjo księże kardynale, ekscelencje księża arcybiskupi, biskupi, wszyscy zwierzchnicy kościołów, związków wyznaniowych Rzeczypospolitej Polskiej według ich tytułów i godności, przedstawiciele też mniejszości, pracownicy Kancelarii Prezydenckiej i wielce szanowni goście. Spotkanie noworoczne kieruje w naturalny sposób naszą myśl ku tematyce czasu. Najpierw ku zwykłemu czasowi historycznemu, który dzięki wkroczeniu weń Boga w ludzkiej postaci stał się czasem zbawczym, stał się czasem świętym. Od tej chwili
podobnie jak światło i ciepło słońca są błogosławieństwem dla ziemi, tak też światło Boga stało się błogosławieństwem dla ludzkości. Tak więc w początkach nowego roku nasza myśl biegnie w dwóch przeciwstawnych kierunkach, ku przeszłości i ku przyszłości. Najpierw ku przeszłości, która w 2017 roku była bogata w ważkie wydarzenia dla Kościoła katolickiego w Polsce, a następnie ku przyszłości, która się przed nami otwiera. Gdy idzie o przeszłość, to w minionym roku trwał w Kościele katolickim w Polsce rok świętego brata Alberta. Wielkość tego człowieka wyraziła się nie tylko w jego osobistej świętości, w tym, że on sam był wzorem zaangażowania na rzecz bezdomnych, ale także w tym, że potrafił on poruszyć innych, aby nie pozostawali obojętni na los najbardziej opuszczonych. Potrafił wyzwolić ludzką solidarność. Potrzeba wciąż takich świadków, abyśmy w naszym postępowaniu mogli być nieustannie inspirowani wyobraźnią miłosierdzia. Nie można tutaj nie wymienić też inicjatywy ustawodawczej Komitetu Obywatelskiego Zatrzymaj Aborcję. Ten obywatelski projekt ustawy eliminuje przesłankę eugeniczną umożliwiającą zabicie dziecka poczętego ze względu na podejrzenie jego niepełnosprawności bądź choroby. Pod tym projektem zebrano ponad 830 tysięcy podpisów, najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych akcji na rzecz życia. Od 2020 dzięki inicjatywie Solidarności, ma obowiązywać zakaz handlu w niedzielę, czyli stworzone zostały przesłanki ku temu, aby Polacy mieli świąteczny czas na budowanie lepszych relacji między sobą. Dnia 6 czerwca Kościół katolicki obchodził też stulecie objawień fatimskich. Ta misja Fatimy nie jest zakończona. Bóg nadal poszukuje ludzi gotowych ofiarować siebie, aby ratować świat. W roku rocznicy objawień fatimskich biskupi ponowili akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, a uroczystość ta miała miejsce w obecności prezydenta w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. O pokój wewnętrzny naszej ojczyzny i poza jej granicami modliły się około 2 miliony Polaków w ramach Różańca do Granic. Ta inicjatywa wyrosła z przekonania, że różaniec jest potężną bronią w walce ze złem. Tak silną, że potrafi otworzyć serca naszych rodaków na działanie łaski Bożej. Czasami też potrafi dzięki działaniu Ducha Świętego zmienić bieg historii, czego w czasie powojennym dowiodła na przykład historia Austrii. Po raz pierwszy w dziejach udało się też wspomnieć w sposób zgodny rocznicę reformacji w duchu przechodzenia od konfliktu do jedności. Najbardziej jednak tragicznym wydarzeniem kościelnym minionego roku była śmierć Heleny Kmieć, która działała w duszpasterstwie akademickim w Gliwicach, organizowała półkolonie dla dzieci na Węgrzech i w Rumunii, uczestniczyła w misji w Zambii, a 8 stycznia 2017 wyjechała jako wolontariuszka misyjna do Boliwii, gdzie pragnęła pomagać siostrom służebniczkom dębickim w prowadzeniu przez nie ochronce dla dzieci w Cochabamba. Zginęła z 24 na 25 stycznia 2017 roku w wyniku napadu na ochronkę. I tyle o przeszłości. Gdy zaś idzie o przyszłość, to w tym 2018 roku nasza myśl biegnie w stronę wspomnianej tutaj przez pana prezydenta setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, a także setnej rocznicy powstania wielkopolskiego. Niepodległość przyniosła nam wolność narodu do samostanowienia, do wyznawania swojej religii, do kultywowania zwyczajów i kultury. Ufam, że świętowanie tego wydarzenia będzie naszą wspólną sprawą, sprawą wszystkich Polaków, chrześcijan, wyznawców innych religii, także niewierzących, którzy dzisiaj
w wolnej Polsce, dzięki Bogu, mogą swobodnie wyznawać własną wiarę i pracować dla jej dobra. Kościół w Polsce będzie przeżywał w tym samym roku nieco większą rocznicę, bo 1050. rocznicę założenia pierwszej polskiej diecezji w Poznaniu. Z tej okazji w tym mieście spotyka się Rada Konferencji Episkopatów Europy, gromadząca przewodniczących wszystkich konferencji episkopatów krajów europejskich. Pozwoliłem sobie już w ubiegłym roku zaprosić pana prezydenta na to spotkanie. Gdy zaś idzie o temat uchodźców, to jak uczy papież Franciszek, najważniejszym kryterium nie może być tutaj bezpieczeństwo narodowe, lecz tylko człowiek. I to człowiek, który nie ogląda się wyłącznie na własne, egoistyczne, rozumiane dobro, podobnie jak i naród, ale bierze także pod uwagę dobro innych. Zasada centralnego miejsca osoby ludzkiej zobowiązuje nas do przedkładania zawsze bezpieczeństwa osobistego ponad bezpieczeństwo narodowe. Państwa owszem mają prawo do podejmowania działań przeciwko nielegalnej emigracji przy poszanowaniu praw człowieka. Należy przy tym jednak pamiętać o podstawowej różnicy, jaka zachodzi pomiędzy uchodźcami, którzy uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, etnicznych lub innych form prześladowania czy wojen, a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju, jak również tymi, którzy wyjeżdżają tylko po to, aby polepszyć swoją sytuację materialną. Ze swej strony uchodźcy ubiegający się o azyl mają swoje powinności wobec państwa przyjmującego, których muszą przestrzegać. Obowiązkiem uchodźcy i imigranta jest szacunek dla kultury i porządku prawnego państwa, w którym przebywa. Jeśli nie jest w stanie się z tego wywiązać, państwo ma możliwość odmówienia mu dalszego pobytu, między innymi przez deportację czy relokację. Na koniec, dziękując Bogu za wszelkie doznane w minionym roku dobro, w imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce składam panu prezydentowi, jego małżonce, wszystkim jego współpracownikom, każdemu z tutaj zebranych najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Oby ten nowy rok okazał się rzeczywiście dobrym i nie myślę tutaj wcale o ufności pokładanej w bardziej sprzyjający los czy w nowy splot rynku i finansów, lecz myślę o wysiłku wniesionym w to, abyśmy sami stali się z pomocą łaski Bożej nieco lepsi i bardziej odpowiedzialni. A stanie się tak, jeśli przyjmiemy w nas i między sobą miłość, którą dał nam Chrystus. Do siego roku. Uprzejmie proszę o zabranie głosu w imieniu kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej księdza doktora Grzegorza Giemzę. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydentowo, eminencje, ekscelencje, szanowni goście. Przypadł mi niezmierny zaszczyt złożenia życzeń panu prezydentowi, pani prezydentowej i wszystkim państwu w ten szczególny rok. Rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Ten zaszczyt wynika z tego, że składanie życzeń w imieniu Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej, tak różnorodnych, które są paletą różnych kolorów, chciałby się powiedzieć. Różnimy się czasem strojami, różnimy się harmonią muzyczną, różnimy się czasem stylem naszych modlitw, różnimy się na strukturami naszych kościołów. Ale mimo to, chociaż czasem też się spieramy, jak to bywa w dobrej rodzinie. Jesteśmy razem, bo mamy wspólny mianownik. Naszym wspólnym mianownikiem w Polskiej Radzie jest Chrystus. I tu chciałbym złożyć pierwsze życzenia.
Życzenia tego, żeby ten rok, który rozpoczęliśmy, w którym jesteśmy, był kolorowym rokiem dla nas. Różnorodnym rokiem. Żeby to nasze świętowanie było różnorodne. Żebyśmy mogli odczuć, jak różnorodny jest nasz kraj. Ale żebyśmy zawsze pamiętali, że mamy jeden mianownik. O tym pan prezydent już się wspomniał. Tym wspólnym mianownikiem dla nas wszystkich jest Polska i to, że jesteśmy Polakami. Często mówi się, że proces pojednania w Polskiej Radzie Ekumenicznej, coś wiemy na temat procesu pojednania między kościołami, jest procesem trudnym, dlatego że wymaga kompromisów. I że w czasie tych kompromisów trzeba czasem troszeczkę zrezygnować z czegoś. Muszę Państwu powiedzieć, że doświadczyłem w Polskiej Radzie Ekumenicznej czegoś odwrotnego. Na przykład tego, że możemy świętować o wiele dłużej i z innych powodów niż zwykle. Wielkim doświadczeniem dla mnie jest to, że od 2 lat święta Bożego Narodzenia trwają u mnie 2 tygodnie dłużej. Dlatego, że świętujemy i ze wschodem, i z zachodem. A więc różnorodność, bycie razem może spowodować, że jest więcej, a nie mniej. I to są moje drugie życzenia. Żeby to nasze świętowanie naszej niepodległości było tak różnorodne i żeby tak rozkwitło, żeby było zaskoczeniem dla nas wszystkich. Szczególnie dla tych, którzy troszeczkę może powątpiewają. Dlatego, że cała nasza Polska jest pełna barw. I chodzi o to, żeby wszystkie te barwy można było zauważyć. Oczywiście na tle bieli i czerwieni, jakżeby inaczej. W ruchu ekumenicznym zdajemy sobie też sprawę z tego, że jedność jest darem i że nie jest dana na zawsze. I że trzeba się o nią troszczyć. Czasem trzeba walczyć, czasem trzeba włożyć duży wysiłek. Dlatego też co roku spotykamy się w styczniu od 18 do 25 stycznia na wspólnych modlitwach po to, żeby prosić Boga o ten dar. I żeby otwierał nasze serca na siebie nawzajem, nas. Ale też w tym okresie spotykamy się na Dniu Islamu czy Dniu Judaizmu. Dlatego, że wiemy, że nasza rodzina jest szersza i chcemy, żeby wszyscy ci, którzy mają swoje korzenie, sięgają swoimi korzeniami do Abrahama czy Ibrahima, żebyśmy wiedzieli, że musimy o to, aby być razem, musimy włożyć wysiłek. W związku z tym życzenia. Życzenia, aby nasza ojczyzna zawsze miała tych, którzy troszczą się o nią. I troszczą się o to, abyśmy żyli w niepodległej ojczyźnie. Czasem potrzeba jest modlicieli, czasem potrzeba jest tych, którzy będą się wstawiać, a czasem jest potrzeba tych, którzy będą walczyć. Zapewne będziemy wspominać w tym roku wielu naszych współbraci, którzy walczyli i oddali życie za naszą ojczyznę. Ale też może dobrze byłoby się modlić, żeby dzisiaj nie trzeba było szukać takich osób i żeby może Pan Bóg ochronił nas od konieczności poniesienia takiej ofiary. Ale z drugiej strony, żebyśmy byli gotowi, jeżeli trzeba czasem powiedzieć to ostatnie słowo. Tegoroczny tydzień modlitwy o jedność chrześcijan przebiega pod hasłem Prawica Twoja wsławiła się mocą. I już przygotowując ten tydzień modlitwy, zauważyliśmy, że to jest bardzo dobre hasło dla naszego kraju w tym roku. Dlatego, że jesteśmy przekonani, że to, że żyjemy w niepodległej Polsce, to, że odzyskaliśmy 100 lat temu niepodległość, nie było tylko zasługą nas, ludzi, czy poprzednich pokoleń, ale był to dar Boży i zasługa Boga, który wsławił się swoją prawicą także i w naszej historii. Dlatego na zakończenie szczególne życzenia.
Życzę w imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej Bożej opieki i błogosławieństwa Najwyższego Boga. Boga, który ma wszystko w swoim ręku. Te życzenia Bożej obecności na co dzień, są skierowane zarówno do Państwa, do wszystkich tu obecnych, jak też i do całej Polski. Do wszystkich tych, którzy mieszkają w Polsce i są Polakami z urodzenia i z wyboru. Szczęść Boże. Proszę o zabranie głosu w imieniu społeczności żydowskiej naczelnego rabina Polski pana Michaela Szudricha. Szanowny nasz prezydent, szanowny nasz prezydentowy, jego eminencjo, ekscelencjo, wszyscy. Wyjątkowy rok, to już słyszeliśmy. My wiemy, 100 lat. Ale być może to warto pomyśleć, jak było tutaj 100 lat temu. To było bez wojsko, bez drogi. 101 lat, 105 lat, nie chcę mówić bez nadziei. Dlaczego nigdy to było bez nadziei? Bez konstytucji. I wszystko tylko przez 100 lat. I naprawdę tylko przez 28 lat. My jesteśmy na inny świat. Wiele lepszy świat. My żyjemy na lepszy czas dla nas ostatnie 200 lat. I kto wie, być może to jest najlepszy czas, jak było. I pierwsza reakcja musi być, że każdy człowiek powinien mówić bardzo prosto zdanie. Chwała Bogu, dzięki Bogu. Hamdelila. I to też jest niewyjątkowy, czy nasze wyjątkowy rok, to jest 2018. 18 ma wyjątkowe znaczenie w tradycji żydowskiej. Każdy literę po hebrajsku też ma wartość takiej liczby. Pierwsza litera hebrajskiej alef to jest jeden, bet drugi to jest dwa i tak dalej. Co to znaczy liczby? 18 to jest słowo chaj, chet, jud, życie. Dokładnie razem stoletnie to jest numer 18, który to jest życie, chaj. Że Polska zawsze będzie żyć. I wtedy, jak i na błogosławieństwo dla naszego szkodnego prezydenta, stary tradycji żydowskiej, to będzie patrzeć na fragment Tora, fragment od pięć Księgi Mojżeszowej, który będzie czytany następnym szabat, następną sobotę. I to my jesteśmy teraz tuż na ostatnie kilka plagi w Egipcie i wejść z Egipcie. Wolność. Niesamowite. Jeden najważniejszy moment w historii żydowskiej. Wolność od być niewolnikami. Wolność wejść z Egipcie. Ale jeżeli będziecie patrzeć na Mojżesz, jak wielki lider, wielki prorok, on nie miał łatwe życie. Ważny lider nie ma łatwe życie. On miał kłopoty przede wszystkim faraonem, nie chce słuchać jego. Potem nawet na wolności w pustyni Żydzi nie chce słuchać jego. Mogę być, całe jego życie to był wielkie wyzwanie. W jaki sposób on nie rezygnował? Co dało dla niego energię, cierpliwości, mądrości? Ponieważ on zawsze był lojalny prawo. Prawo, które on sam dostał od Boga, nauka dla nas. Daje nas siłę cierpliwości i mądrości, kiedy my jesteśmy lojalni nasz prawo. I to jest nauka dla wszystkich. Jeżeli w takim skromnym sposób mogę błogosławić
nasz szczególny prezydent, panie prezydentowi, wszyscy tutaj na rok, który będzie pełny nadzieje, cierpliwości i przede wszystkim słowo chaj, pełne dobre życie. Dziękuję. Uprzejmie proszę teraz o zabranie głosu przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, muftiego Tomasza Miśkiewicza. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydentowo, eminencje, ekscelencje, czcigodni duchowni różnych kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, czcigodni i drodzy goście. Jest mi niezmiernie miło w imieniu społeczności muzułmańskiej w Polsce, nie tylko Tatarów polskich, ale także i pozostałych osób wyznania muzułmańskiego, złożyć na ręce pana prezydenta i pani prezydentowej najszczersze w roku niepodległości życzenia szczęścia, pomyślności i wszelkiego błogosławieństwa. To są życzenia od całej społeczności muzułmańskiej w Polsce, w szczególności od Tatarów polskich. Ten rok jest wyjątkowy, wyjątkowy dla państwa polskiego, wyjątkowy także dla społeczności polskiej, ale i dla społeczności muzułmańskiej. Dzisiaj, tak jak jesteśmy razem wszyscy, różne kościoły i związki wyznaniowe, życzę sobie i państwu, żebyśmy zawsze mogli tak się spotykać w pełnej harmonii, w pełnym pokoju, z duchem otwartym serca, w przyjaźni i w trosce o dobro naszej ojczyzny, o dobro naszego kraju, o dobro naszego Boga, który zawsze nas wspiera, niezależnie od religii. Czy jest ona religią chrześcijańską, czy jest ona religią żydowską, czy muzułmańską. Wszystkie religie podchodzą od jednego Boga i my do tego Boga wszyscy powrócimy. Rok 2018 to jest także szczególny rok dla Muzułmańskiego Związku Religijnego. W tym roku przypada 80-lecie pierwszego Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego. W tym roku także Muzułmański Związek Religijny włącza się w obchody stulecia niepodległości. Dla nas jest to wyjątkowy rok, gdyż dzięki wsparciu rządu Królestwa Arabii Saudyjskiej w Białymstoku, w mieście, gdzie jest siedziba Muzułmańskiego Związku Religijnego, zostanie przekazany budynek pod Muzułmańskie Centrum Kultury i Edukacji imienia Króla Salmana, strażnika dwóch świętych meczetów. Jest to będzie podarunkiem. Podarunkiem ze strony Królestwa Arabii Saudyjskiej wobec Tatarów polskich, muzułmanów, którzy zgodnie i w pokoju żyją w harmonii od ponad 600 lat Rzeczpospolitej Polskiej. Dla nas jest to bardzo wzruszające, dla nas jest to wielki zaszczyt, iż zauważono dorobek Tatarów polskich, dorobek patriotyczny, dorobek kulturalny, dorobek etniczny i ten małej mozaiki religijnej w Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze raz na zakończenie chciałbym życzę państwu, przede wszystkim dla pana prezydenta, dla całej Polski, dla wszystkich obywateli szczęścia, pomyślności, błogosławieństwa i przede wszystkim, żebyśmy mogli, tak jak tutaj, zawsze się spotykać z otwartymi sercami. Wszystkiego dobrego. Uprzejmie proszę o zabranie głosu przedstawiciela Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pana Bernarda Gajdę. Panie prezydencie, pani prezydentowo, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Dla mnie, Niemca i Ślązaka jednocześnie, ma ono duże znaczenie, ale również dlatego, że dany mi jest dzisiaj zaszczyt wypowiedzieć te słowa w imieniu
wszystkich mniejszości narodowych, etnicznych i językowych reprezentowanych w Komisji Wspólnej. Mamy w pamięci Pana słowa z 26 kwietnia 2016 roku, kiedy powiedział Pan, że wtedy, kiedy w swoich wypowiedziach mówi Pan o Polakach, to używa Pan tego pojęcia w sensie konstytucyjnym, a nie narodowym i mówi Pan o polskich obywatelach. Spotykamy się w roku dla Rzeczpospolitej Polskiej szczególnym, bo w roku wyjątkowego jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako obywatele polscy należący do mniejszości pragniemy wyrazić nadzieję, że jubileusz pozwoli na pokazanie, iż bogactwo historyczne Polski to również bogactwo różnorodności. Że to także obywatele nie Polacy z inną wrażliwością i pamięcią historyczną, ale z tymi samymi obowiązkami i prawami. Niestety ciągle doświadczamy tego, że nie jest to powszechne mniemanie. Dlatego ciągle apelujemy o lepszą edukację dla i o mniejszościach, o postulowane instytucje kultury mniejszości, o lepszy dostęp do mediów, o szacunek dla wszystkich i naszych miejsc pamięci. Naszym wspólnym wyzwaniem, zarówno samych mniejszości, jak i państwa polskiego, jest dbałość o zachowanie bogactwa odrębności kulturowej i językowej jego obywateli. Przez całe to minione stulecie mniejszości narodowe były obok Polaków i pragniemy, byśmy w roku jubileuszu nie pozostali niezauważeni. Bo to też szansa na pokazanie przywiązania do europejskiej zasady in varietate concordia, czyli jedność w różnorodności. Na rok 2018 i lata następne życzymy Panu Prezydentowi, wszystkim polskim obywatelom, w tym i sobie, tej zgody, dialogu, tolerancji i otwartości na siebie nawzajem, która pokonuje nie tylko różnice poglądów, ale także odrębności kulturowe. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na zakończenie naszego spotkania chór Schola Cantorum Maximilianum wykona utwór pod tytułem Przy sadzeniu róż do słów Seweryna Goszczyńskiego.